Chciałbym zapytać, czy nie odczuwa pan ideowego pokrewieństwa z Kononowiczem i jego dewizą, żeby nie było niczego, kiedy tak zaciekle walczy pan na przykład o bezwzględny zakaz przerywania ciąży, nawet wtedy, kiedy pochodzi z gwałtu czy zagraża życiu kobiety, zakaz antykoncepcji czy karę więzienia za in vitro. Przypomnę, że w 1999 roku wręczył pan ryngraf z Matką Boską aresztowanemu wówczas chilijskiemu zbrodniarzowi, generałowi Pinochetowi. Jakie są jego zasługi, wszyscy pamiętamy, m.in. obalenie demokratycznie wybranego rządu prezydenta Allende, wymordowanie i prześladowanie dziesiątek tysięcy lewicowych i demokratycznych opozycjonistów, czy też wywołanie krachu gospodarczo-społecznego w Chile w latach 80. I czy idąc dalej tym tropem kononowiczowskim, aby nie było niczego, zamierza pan brać przykład z Pinocheta i dążyć również do eksterminacji opozycjonistów jako potencjalnie przyszły prezydent RP? To jest moje pytanie. Nie, ale wie pan co, niepotrzebnie pan mnie obraża. Naprawdę niepotrzebnie, to są fakty historyczne, które przywołuję. Niepotrzebnie, dlatego że można mieć bardzo zdecydowane poglądy, ale mówić o tym, czego się chce, a nie obrażać ludzi. Dlatego, że państwo demokratyczne polega na tym, że czasami w pewnych sprawach, no jeżeli pan na przykład uważa, że dziecko przed urodzeniem... Ja byłem przy, no niestety tylko przy jednym z porodów mojej żony, ale wszystkim młodym mężom polecam, kiedy będzie pan widział dziecko, a jeszcze szczególnie gdyby pan widział wcześniaka, wyjętego chwilę wcześniej z łona matki, to się przekona pan sam, że to dziecko przed chwilą też było człowiekiem. Jeżeli pan zobaczy swoją żonę, swoje dziecko na ultrasonografii, to będzie pan wiedział, o czym pan mówi. Więc naprawdę niech pan nie nazywa bezwzględnością ochrony życia człowieka, niewinnego człowieka. Panie Marszałku, to było tyle pytań zawartych w tym jednym. Musimy teraz przerwać, ponieważ... Ale ja bym chętnie panu odpowiedział, bo... A czy możemy się umówić, że panowie po programie... Chce nie prawa zarodków niż prawa kobiet, bo no, panu chodzi o... Panie Marszałku, niestety muszę ingerować. Tak nie wiem, czas programu nie jest... Ja tym zarodkiem byłem. Nie pan myślę też. Polska Partia